Hoi moi mili, po tym jak ostatnia recenzja książki o komedii miała tak genialną oglądalność, postanowiłem, że znowu opowiem wam o lekturze, na którą warto postawić i która sprawi, że będziecie mieli ochotę na więcej i więcej, po podobnego typu. Dziś kilka o czasie krwawego księżyca Davida Grana, i już sam tytuł obiecuje naprawdę niezłą jazdę bez trzymanki. Choć nie do końca w takim stopniu, jak możecie się tego spodziewać. To reportaż o zbrodni, i w sumie można powiedzieć, że o zbrodni wielokrotnej, bo z jednej strony trudno powiedzieć, że już samo wypędzenie Indian Osagów, którzy są głównymi bohaterami tej opowieści, nie jest już w jakimś stopniu zbrodnią. Z jednej strony rząd Stanów opiekuje im, że będą integralnymi członkami tego społeczeństwa, z drugiej wyrzuca ich, jeżeli jest mało miejsca dla tych bardziej wartych eksponowania. Jak nasi Indianie osagowie trafiają z jednego przyczółka do drugiego, w końcu wykupują tak bardzo nieurodzajne, jak się przynajmniej z początku wydaje, ziemie, że nikt nie powinien im już zawracać głowy, powinni mieć spokój. Ale niestety tak dobrze nie ma, bo okazuje się, że Indianie odnaleźli ziemię, być może trudną do uprawy, ale która skrywa sobie skarb. Skarb, który do dziś. Potrafi stworzyć niejedną jedną wojnę, i mowa tu rzecz jasna o ropie naftowej, która zabiła już tak wiele istnień, także i tutaj zbiera swoje krwawe żniwo, a wszystko za sprawą tego, że złoża należą do osagów. Jeżeli ktoś je dzierżawi, musi wypłacić im za to pieniądze. W związku z czym Indianie w latach XX-XX wieku bardzo szybko się wzbogacają, co wielu am um, bardziej eksponowanym Amerykanom z krwi kości jest nie w smak. Już się dzieje w tym reportażu. Przede wszystkim na początku David Grant trochę opisuje nam całe społeczeństwo, trochę pewne osoby, które są na świeczniku, rodzinę Bukwartów, która tutaj y, będzie miała bardzo duże znaczenie w dalszej kolei losów. W zasadzie bardziej to taka kameralna opowieść o rodzinie, która nagle spotyka się z jedną stratą po drugiej i dopiero z czasem okazuje się, że to coś więcej niż okrutny los, ale w zasadzie zaplanowana eksterminacja w celu przejęcia naprawdę dużych pieniędzy. To, co jest ugrane genialnie, to to, że ten reportaż czyta się tak naprawdę jak Kapitalny, pieczowicie stworzony kryminał. Jeśli ktoś czytał z zimną krwią Trumana Kapoty, to wie, jak to jest, kiedy tworzy się wielowątkową historię, w której tak naprawdę o zbrodni opowiadają ludzie, nie tyle media, ale przeciętni ludzie, którzy żyją w tym miejscu, którzy spotkali się z tą zbrodnią, którzy odczuwają ją na własnej skórze. Tutaj, co prawda, głosem jest głównie reporter, ale Opowiada w bardzo podobny sposób. Wydaje się, że to inni opowiadają te historie za niego. Jest to taki tryb historii, który naprawdę wciąga, naprawdę sprawia, że czujecie się zaszokowani, że to wcale nie jest jakiś wymysł zdobywcy bestsellerów, tylko prawdziwa historia, która ma, miała miejsce i w pewien sposób nie do końca została wyjaśniona. Bo nie tylko mowa tutaj o morderstwach osagów ku chwale zdobycia fortuny, ale Także o początkach FBI. W zasadzie śledztwo na terenie osagów było jednym z tych, które sprawiło, że Federalne Biuro Śledcze zyskało taką renomę. Stało się zewnętrznymi stróżami prawa, którzy mogli i potrafili więcej. Tutaj w mojej roli jest Tom White. Taki klasyczny, ostatni sprawiedliwy, któremu chodzi wyłącznie o to, żeby zaprowadzić porządek, żeby doprowadzić pewne sprawy do końca. I to naprawdę fantastyczny mariaż Wyobrażeń rodem z filmu. Fantastycznie działa taki motyw miasteczka, które z zewnątrz wygląda na urokliwe i wspaniałe, którzy są mądrzy przybudcy i którzy trzymają pieczę nad tymi maluczkimi, ale jeżeli przyjrzeć się bliżej i troszeczkę tą otoczkę zdrapać, okazuje się, że jest tam sama zgnilizna, sam brud i samo zło, i to jest doprawdy fascynujące, jak wydaje się prostej z początku historii zwykłego morderstwa tworzy się konglomerat zbrodni, którego zakres jest szokujący. Bo kiedy wydaje się, że to wszystko ma już jakieś swoje ujście i swój koniec, autor pokazuje nam, że wcale nie, że tych zbrodni jest o wiele więcej, że dotykamy zaledwie podnóżka góry lodowej. Wprawdy czas Krwawego Księżyca zaskoczył mnie kompletnie. Spodziewałem się niezłego reportażu, trochę w starym stylu, od A do Z. Tymczasem David Grant dostał Czegoś więcej, bo z jednej strony mamy tutaj kompleksową historię zastanej rzeczywistości, ale główną rolę grają w niej ludzie i ona naprawdę fantastycznie ich portretuje: tak jak wyglądali w rodzinach, tak jak określali ich inni, jak wyglądali poszczególni członkowie, jeśli chodzi o takie spojrzenie bardziej osobiste, jak ten cały mariaż małego świata, Indian, tego małego miasteczka, które jest oddalone zewsząd i. Um, działa według własnych prawideł i spotkania z tymi stróżami prawa, którzy poznają poszczególne tajemnice, jak i sam autor który stara się w jakiś sposób rozświetlić, a także dać im wyraz, także po ogromie upłyniętych lat, kiedy widać, jak bardzo szuka w tych aktach, w jakichś rozmowach, w pamiątkach, jakichkolwiek punktów zaczepienia do, do poszczególnych zbrodni, spraw, jakichś ludzkich tajemnic, to się genialnie. Każdy rozdział kończy się w taki sposób, że trzeba iść dalej, wciąż chce się więcej i więcej i więcej. A kiedy następują ostatnie kartki, Mamy wrażenie takiego, takiego niespełnienia, ale nie niespełnienia z tego względu, że, no nie wiem, autor o czymś zapomniał, ale dlatego, że tam wciąż tkwi tajemnica. Tej tajemnicy nie da się do końca rozwikłać, a chciałoby się ją znać całą. Obejrzałbym jakiś fantastyczny film albo serial na ten temat, bo wydaje się, że czas krwawego księżyca fantastycznie się do tego nadaje. To prawda, jestem zauroczony tą książką. Jeżeli Zaginione Miasto Z działa na takich samych zasadach i ma ten sam poziom, ta książka wkrótce będzie moja i z pewnością powiem o niej kilka słów. W każdym razie na dziś, tu i teraz to czysta, nieskalana piątka. Gorąco polecam Czas Krwawego Księżyca. Nie tylko dla fanów reportaży, ale także dla fanów kryminałów, którzy mogą przekonać się, że prawda zawsze przytłoczy fikcję, zaskoczy bardziej i wciągnie Was po same uszy. Także gorąco polecam, dzięki za uwagę i do zobaczenia.